Nazywam się Olo Kostko i przyjechałem na ekspozycję z wykładem o fotografii ulicznej, o tym, jak poszukiwać swojego punktu widzenia w fotografii ulicznej, no i jak rozwijać się jako fotograf uliczny, a oprócz tego, jak wiedzę zdobytą dzięki przygodzie czy zajęciu się fotografią uliczną można przełożyć na inne gatunki fotografii. Wiesz co, jest różnie. Generalnie mam taką zasadę, że szczególnie jeśli podróżuję, po prostu wychodzę sobie albo z rana, albo wieczorem na spacer dookoła miejsca, w którym jestem, czy powiedzmy wtedy, kiedy jestem w Gdańsku, po prostu wychodzę na spacer, mam ze sobą zawsze aparat i idę. Czasami jest tak, że nie zrobię żadnego zdjęcia, czasami jest tak, że wracam z 50 zdjęciami. Czasami jest tak, że szczególnie jak podróżuję, że pojawia się coś w okolicy. Nie wiem, bardzo często ostatnio zdarzało mi się, że byłem świadkiem, nie wiem, jakichś wydarzeń typu protestów i po prostu wchodzę w to i wtedy ta street fotografia trochę przeradza się taką fotografię reporterską. A czasami jest też tak, że mam upatrzone miejsca, które są świetnym tłem albo potencjalnie świetnym tłem do fotografii i po prostu wyczekuję. Albo próbuję złapać to miejsce w odpowiednim czasie, tak żeby złapać fajne światło, żeby przy okazji pojawił się też ktoś ciekawy. Bo te zdjęcia faktycznie nie są kreowane w żaden sposób. Tą gotowość przede wszystkim daje mi mój aparat, którego używam. Gear jest bardzo szybki i jestem w stanie im zrobić dużo szybciej zdjęcie, niż zrobiłbym je na przykład telefonem. Co zresztą dzisiaj próbowaliśmy w czasie wykładu. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od sytuacji, bo są takie sytuacje, kiedy faktycznie potrzebny jest ten refleks i szybkość, bo po prostu idę sobie ulicą i nagle gdzieś tam pojawia się temat. I po prostu wiem, że to jest jak w sporcie. 5-10 sekund i albo to łapię, albo nie. A z drugiej strony, tak jak mówiłem, są takie miejsca, gdzie po prostu wyczekuję na tą sytuację. Nie zawsze to się udaje, czasami tak, czasami nie. Tak, to znaczy czasami jest tak, że ze względu na to, że te kadry powstają w jakiejś chwili i nie zawsze robiąc zdjęcie tak naprawdę patrzę w aparat. Czasami zdjęcia wykonuję automatycznie i potem w momencie obróbki czy zrzutu tych zdjęć z aparatu widzę na przykład, że nie wiem, są rzeczy, których nie chciałbym pokazać na zdjęciach, są rzeczy przede wszystkim takie, których nie chciałbym pokazać, czyli na przykład rzeczy, które mogą kogoś ugodzić, kto jest na tym zdjęciu, czy rzeczy, które gdzieś tam dzieją się w tle, które niekoniecznie mogłem zobaczyć w momencie, kiedy robiłem ten kadr. To znaczy, pracuję w dwóch trybach. Jeden tryb jest trochę niewidzialny, czyli dzięki temu, że ten aparat jest mały, on nie stwarza dystansu w stosunku do osoby fotografowanej. To też nie jest telefon, który też sprawia to wrażenie tego podglądactwa, nie? To jest jedna rzecz. I bardzo często jest tak, że te zdjęcia po prostu idę, robię zdjęcie i ono jest. Lepsze, gorsze, potem je selekcjonuję oczywiście i staram się tych zdjęć nie robić, nie wiem, ton, ale raczej to robić przemyślanie. A z drugiej strony są takie sytuacje, gdzie bardzo rzadko, ale faktycznie podchodzę. Czasami zdarza mi się robić jakieś portrety uliczne, gdzie po prostu widzę kogoś ciekawego na ulicy i zdarza mi się zaczepiać kogoś. Nie wiem, dzisiaj na prezentacji pokazywałem dwa takie zdjęcia. Jedno to było zdjęcie, które zrobiłem jadąc rowerem. Zobaczyłem gościa w pełnej zbroi na elektrycznej deskorolce, wiecie, w kasku, z dzikiem na kasku. I był strasznie ciekawą osobą, w ogóle jakby w tej przestrzeni, nie? Zatrzymaliśmy się na światłach obok siebie i tak zaczepiłem go i mówię, słuchaj, wiesz co, chciałbym zrobić ci zdjęcie, nie będziesz miał nic przeciwko? I okazało się, że to był chłopak, który jest zawodnikiem Red Bulla w Crashers i ściga się na łyżwach. Zrobiliśmy kilka zdjęć i to był jeden przykład. Z drugiej strony miałem taką sytuację, którą też dzisiaj pokazywałem, gdzie robiłem właśnie zdjęcie takie Szczelny Tygrys, Ukryty Smok chłopakowi, który jechał na rowerze w żółtym kapeluszu. Koleś się koło mnie zatrzymał i mówi, robiliśmy zdjęcia, mówię tak, nie? I właśnie to był taki moment, o którym ty mówisz, nie? Że oczekiwałem, że jakby wyjdzie jakaś tam potyczka słowna albo po prostu będę musiał skasować to zdjęcie, nie? A ten chłopak powiedział, weź mi pokaż mi to zdjęcie. Pokazałem mu zdjęcie i on mówi, wiesz co, zrobimy lepsze. I po prostu sam przypozował.
Nigdy nie miałem sytuacji takiej, gdzie by odwrócił, tej odwrotnej, nie? Nigdy nie spotkałem się z jakąś agresją. Czasami widzę, że osoba, którą mijam i robię jej zdjęcie, też mnie zauważa, ale z reguły po prostu wtedy się uśmiecham, oni się uśmiechają i mijamy się i nie ma interakcji. Ale też nie staram się robić, znaczy nie robię zdjęć w sytuacjach takich, które mogą być gdzieś tam potencjalnie niebezpieczne, nie? Bo wiadomo, że są jakieś tam rejony miast, które nie do końca są fajne do tego, żeby wyjąć aparat z różnych względów. Nie. Jedyną rzecz, której używam faktycznie, to są bardzo często filtry ND. Po to, żeby wydłużyć czas naświetlania, żeby pokazać gdzieś rów w tych zdjęciach. Szczególnie w przypadku, nie wiem, połączeń jakichś komunikacyjnych, gdzie jest, nie wiem, autobus, metro, coś się dzieje takiego, a z drugiej strony możemy zderzyć ten ruch z kimś w jakiejś pozycji konkretnej, gdzieś tam zamrożonym. Czuję się bardzo fajnie, nie będę ukrywać, jestem przebodźcowany w tym wszystkim, co się tutaj dzieje, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością osób, która przyszła na mój wykład, bo nie spodziewałem się aż takiej ilości osób. No i nie spodziewałem się też tego, że w zasadzie nikt nie wyszedł z tego wykładu. Także myślę, że nie było najgorzej. Ale sama ekspozycja była super i myślę, że pewnie zobaczymy się w przyszłym roku. Mam taką nadzieję.